Drodzy widzowie, witam Was na czwartym odcinku z serii Z toru na sił X. Trwa cały czas pierwsza seria. Po trzecim odcinku, w którym drapałam zdrapkę za 3 zł, wróciło do mnie z powrotem 3 zł. Także w komentarzach wybraliście, żebym tym razem zdrapała dla Was krzyżówkę. Także mam właśnie krzyżówkę za 3. I sprawdzamy, czy dzisiejszy odcinek zakończy serię, czy da nam wkład na kolejny, piąty odcinek. Sama jestem już bardzo ciekawa. Zaczynam. Zaczynamy od Y-ka. Jak ma być zwrot, to wolałabym, żeby nie było nic. Żeby zakończyć tą serię i już ruszyć znowu z kolejną stówą. No chyba, że będzie więcej, no to wtedy mogę to kontynuować. Także zobaczymy. Okej. Teraz ty. Jak widać, wersja kończynkowa. Taką dostałam. Jeśli widzieliście moją rywalizację koniczynki i serduszek, to wiecie, że serduszka wygrały, no ale może w koniczynce też znajdę coś. Okej, H widzę na razie tylko jedno. Tyle. K. Okej. Jeśli coś przegapię, to pewnie pod koniec się połapię. A mamy literkę A. No jak jest A, to zawsze mam nadzieję na wygraną, ale nie zawsze to A oznacza faktycznie tą wygraną. Mogłoby być tak chociaż 6 zł, no. Wtedy był jeszcze sens lecieć dalej. C. Tu jest C. Dwa razy. B. Okej. Teraz M. Okej, przydało mi się i w takim razie. Przydało mi się U. Było L. Ciekawe, czy coś jeszcze przegapiłam. Na razie nie widzę. S. Tutaj, tutaj. Mam J. W raju. Teraz I. Jest to I. No to mamy mima. Pierwsze słowo. Okay. Oj, R to mi się fajnie przydało. Dobra.
raz. No tu się naliczyłam, raz jest. Jest U. O, ja. U nam robi raz, dwa, trzy słowa i jeszcze doumiemy, więc jest cztery słowa. No to kurczę, ale się cieszę. Jest 6 złotych co najmniej. Dobra. Tu sobie zaznaczę tak, tu sobie zaznaczę. A, pomieszałam. Dobra, cztery kratki sobie zaznaczę. Jest cztery słowa i co jest ostatnie? Ostatnie jest T. T już chyba nic więcej nie zrobi. Ale jeśli nic nie pominęłam, to mamy Mima, Kaukas, Puli i Dumka, czyli 6 zł i jest RRR, które faktycznie oznacza 6 zł. Także no nie spodziewałam się, no, te zdrabki za 3 zł dają czadu. No, trzeci odcinek, zostało 3 zł, wraca, jest na czwarty. Teraz w czwartym mnożymy, jest 6 zł. Wygrane. Wkład 3 zł, wygrane 6 zł. Czyli następny odcinek będzie za 6 zł. Seria się jeszcze nie kończy. Jeszcze Lotto próbuje tutaj ratować sytuację, że niby prawdopodobieństwo nie będzie aż takie tragiczne. Bardzo się cieszę. Jest 6 zł i znów nie mam pojęcia, co zdrapać za te 6 zł na piątym odcinku z serii. Także możecie też pisać propozycje w komentarzach. Jeśli nie będzie żadnej konkretnej propozycji, to pewnie sama coś wybiorę. A tymczasem kończę na dzisiaj czwarty odcinek z plusem. Plus na moim kanale to jest drugi raz chyba. Także super. Pozdrawiam Was, kochani. Życzę wszystkiego dobrego. I liczę na Wasze komentarze ze wskazówkami na kolejny piąty odcinek. Pa, pa!